Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 21. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Trochę się działo, z niezłym skutkiem, kilka niespodzianek. O tym, co się działo przede wszystkim w koszu, i nie będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim Mateusz Bień, Gwardia Koszalin. Witam. Dzień dobry. Mateusz Bień, no w tej chwili można powiedzieć taki zawodnik od wszystkiego. Teraz na stoperze za Maćka Stańczyka wskoczyłeś do składu i trzeba przyznać, że z niezłym skutkiem. Może na początek chciałbym podziękować jako w imieniu drużyny za współpracę z trenerem Żakietą. Bardzo mile to wspominamy. Mam nadzieję, że dalsza kariera, jak i trenerska, tak i zawodowa, będzie toczyć mu się bardzo fajnie. Życzę miłych wspomnień związanych z nami i dalszych sukcesów. A wracając do pytania, no tak jak ma pan rację, bo z konieczności właśnie muszę zagrać za Mańka Stańczyka. No myślę, że jakoś dałem radę załatać tą dziurę, która była w środku obrony akurat teraz. No, cieszy oczywiście wygrana. No, myślę, że oczywiście troszeczkę zmazaliśmy tą plamę po meczu z Wejherowem, chociaż na pewno ciężko było nam się podnieść po takiej porażce. No, to już tak trochę wyprzedziłeś odpowiedź, zanim zadałem pytanie do trenera, no ale mimo wszystko to chyba trochę takie zaskoczenie, żeby dzień przed meczem dowiedzieć się, że jednak kto inny was poprowadzi. No, w zasadzie nie do końca kto inny, no, bo Łukasz Drożdżal, który w tej chwili przejął obowiązki pierwszego trenera, no to jest wam doskonale znana postać, ale mimo wszystko taka sytuacja na dzień przed spotkaniem, jak to można ocenić? Ocenić można, myślę, że na dwa sposoby. Myślę, że zaskoczyła nas oczywiście, tak, ale no jakoś, no jak widać po wyniku, no dobrze wpłynęła na nas i no, wygraliśmy i to się liczy. Trener też, pierwszy mecz, pierwsza wygrana, mam nadzieję, że oby tak dalej. No z Łukaszem Drożdżalem to ty już masz sporo do czynienia, nie tylko w drużynie seniorskiej. Tak, tak. No moja przygoda zaczęła się już w juniorach. I no tutaj Łukasz tak jakby cały czas prowadzi mnie, no i próbuje jakoś czasami właśnie jak teraz łatać te dziury mną. W przypadku Mańka Stańczyka, czy Junpei'a Shimury, lub innych zawodników. No myślę, że jakoś daje radę i no by ta współpraca dalej owocowała. No to w końcu Mateusz Bień to stoper, czy środkowy pomocnik? Bo tak tutaj w Gwardii przede wszystkim widzimy cię albo na środku pomocy, albo gdzieś tam rzucany przez trenerów na różne pozycje. Ale ja pamiętam już tak jakiś czas temu, to z naszej wspólnej, powiedzmy, pracy, jak mówię, ja wcale nie chcę grać w środku pomocy, ja chcę grać na stoperze. No tak, tak. No tutaj myślę, że trener troszeczkę odkurzył tą moją pozycję. No, całkiem dobrze sobie radziłem właśnie i w juniorach, i początki właśnie moje w seniorach. No, co mogę powiedzieć? No, tam, gdzie będę potrzebny, tam będę grał, tak? I, czyli w ataku też? No, jeżeli będzie taka potrzeba, to tak. Oby nie bramkarz. No, oby nie, bo nie potrafię. W tej kolejce, w 21. Gwardia Koszalin mierzyła się na własnym boisku zespołem Pogoni 2 Szczecin. Zespół, który walczy o utrzymanie. Gwardia no jeszcze ma jakieś tam teoretyczne szanse na to, żeby przegonić lidera, ale to naprawdę już w tym momencie jest daleko. Ale zobaczymy. Do końca sezonu jeszcze sporo czasu. To, co się działo w 21. kolejce, czyli Gwardia, Pogoń, mecz na Fałata, skróty z tego spotkania, a także podsumowanie tego, co powiedzieli trenerzy po spotkaniu. W 21. kolejce spotkań Gwardia Koszalin mierzyła się na własnym boisku z Pogonią 2 Szczecin. Zespół koszaliński stroje czerwono-niebieskie. Obie drużyny przystąpiły do tego spotkania pod wodzą nowych trenerów. Zespół koszański prowadzi Łukasz Drożdżal, który zastąpił Tadeusza Żakietę. Natomiast w Pogoni nowym szkoleniowcem jest Paweł Sikora. Pojedynek od początku był wyrównanym widowiskiem. Obie ekipy tworzyły mało okazji strzeleckich. Tutaj w ataku Pogoń, Fabiański wyprzedza napastnika drużyny szczecińskiej i jeszcze do tego strzał niecelny. W odpowiedzi rzut wolny dla miejscowej drużyny. Dośrodkowanie Szymański, Karol Sochaj uderza, jednak strzał był niecelny. Tym razem doskonała okazja Gwardii do tego, by objąć prowadzenie. Dondera dogrywa do Brzeziańskiego, ten jednak mija się z piłką. 42. minuta spotkania. Przemysław Brzeziański. Uderzenie broni golkiper Pogoni, ale dobitka jest skuteczna i od tego momentu Gwardia prowadziła 1-0. Przemysław Brzeziański, 1-0 dla Gwardii Koszalin. Taki rezultat utrzymał się do końca pierwszej części meczu. Na początku drugiej odsłony Pogoń próbowała odrobić stratę.
W odpowiedzi gwardziści na strzał z dystansu decyduje się Wojciech Wójcik, ale tutaj na posterunku golkiper Pogoni. Chwilę później doskonała okazja miejscowej drużyny. Fabian Słowiński jednak tutaj świetnie wyprzedza go obrońca Pogoni. Ponownie w ataku Gwardia i ponownie Fabian Słowiński. Ostry kąt, jednak strzał zbyt lekki, by zaskoczyć golkipera drużyny przyjezdnej. Doskonała okazja gwardzistów, błąd popełnia obrońca Pogoni. Kozała biegnie sam na sam kilkadziesiąt metrów, dogrywa do Wójcika, ten odgrywa do Kozały. Uderzenie broni golkiper Pogoni. Dobitki już nie będzie, tutaj zdążył wrócić obrońca Pogoni. Była to doskonała okazja do tego, by Gwardia prowadziła różnicą dwóch trafień. Rzut wolny dla drużyny szczecińskiej, Błażej Hołwer. Uderzenie niemal z połowy broni Fabiański. Jeszcze w samej końcówce spotkania Neumann groźnie uderza, jednak strzał był niecelny. Ostatecznie Gwardia wygrywa z Pogonią drugą Szczecin 1-0. Ja mimo porażki jestem zadowolony z gry swojego zespołu. Na pewno jest to zespół budowany na młodych chłopakach, którzy mają za jakiś czas być zawodnikami, którzy zasilą pierwszy zespół, także na pewno jest to zespół z potencjałem. Dzisiaj jest zwycięstwo i to niezmiernie cieszy. Niezmiernie cieszy, że zawodnicy, którzy wyszli na boisko, zostawili serce, zostawili zdrowie. Może gra się w pierwszej połowie nie podobała. Mieliśmy problemy co do środka pomocy. Nie mógł zagrać Jimmy, nie mógł Szymek być wyżej, bo zagrał na pozycji Jimmy'ego. Kontuzja Stańczyka też wykluczała to, żeby przesunąć Bienia do defensywnego pomocnika. No, mieliśmy problemy ogólnie kadrowe ze względu na kontuzje, na kartki. Zespół nie wyszedł na silniejszym składzie, ale zostawił najwięcej zdrowia, jak wynik wykazał 1-0. No, wybiegali się chłopcy. Chcieli wygrać po prostu i to było widać na boisku i za to im dziękuję bardzo. W mojej ocenie mecz wygrany, to jest najważniejsze. To zwycięstwo chcieliśmy na pewno zadedykować trenerowi Żakiecie. Dziękuję mu za wszystko, za te super chwile przeżyte razem z nim. Na pewno jego praca będzie jeszcze owocowała, ale no przychodzi taki moment, no niestety rozstań. No i musiało tak widocznie nadejść. Cieszymy się ze zwycięstwa, wywalczyliśmy na pewno te 3 punkty. No, czekamy na kolejny mecz i będziemy znowu walczyć, żeby wygrać kolejny mecz i następny. Jak Daniel Wojciechowski powiedział, trzeba wygrać kolejny i następny mecz i następny. No, 9 kolejek do końca, także tych spotkań do zwycięstw jeszcze trochę. Ale mimo wszystko już ten gryf wejherowo trochę wam uciekł. Tak. No, pewnie pan pamięta tą naszą serię z poprzedniej rundy. No, też właśnie zaczęła się, no niestety po meczu z Pogonią, zaczęła się od meczu z Digowem. No i tam chyba było, jeżeli dobrze pamiętam, 6 lub 7 meczów bez porażki, więc mam nadzieję, że oby to samo nas spotkało w kolejnych meczach. Czyli Digowo będzie takim talizmanem za tydzień? No mam nadzieję, że no, tak będzie i no, na szczęście szybciej się obudziliśmy kolejkę, więc te 3 punkty na pewno się przydadzą. Tak patrząc, porównując, w tej chwili macie więcej punktów niż w pierwszej rundzie w tym samym momencie sezonu. Tak, no tutaj no, trener... Tylko, że bardziej bezkompromisowo gracie, czyli same zwycięstwa albo porażki. Tak. No tutaj no, raczej no, w każdym meczu walczymy o zwycięstwo, tak? Nie umawiamy się, że gramy na remis lub podkładamy się. No tutaj no, wiadomo, no, rywalizacja, trzecia liga, no każdy zespół będzie walczył o zwycięstwo. No i jak wyniki pokazują, no tutaj każdy może wygrać, każdy. Patrząc na skład wyjściowy Gwardii w tym meczu, można powiedzieć, że było sporo zaskoczeń. Trener tutaj na konferencji pomeczowej powiedział, że tego nie było ze względu na kartki, tego nie było ze względu na kontuzję, ale mimo wszystko trochę inaczej ten zespół w tym momencie wygląda. Oczywiście defensywa niespecjalnie, bo ona się tak prawie nie zmienia tutaj, ale jeżeli chodzi o kwestie ofensywne, no to nie Neumann, a Brzeziański. No, było kilka takich sytuacji, które już trener Drożdżal, ale wprowadza trochę innych. Tak, przede wszystkim zmieniliśmy ustawienie, bo graliśmy z jednym nominalnym defensywnym pomocnikiem, co no, przynosiło nam efekt teraz, jak i kiedyś. No, myślę, że z dwoma defensywnymi no, nie szło nam za dobrze, ponieważ no, jak ja
z doświadczenia wiem, że na stoperze właśnie no było widać, że jednak no, mówiąc kolokwialnie, jechali tym środkiem. A teraz no, był zabezpieczony Szymek, zagrał bardzo fajne spotkanie. Myślę, że tu Dżumpej będzie musiał ostro popracować w tygodniu, żeby wrócić. No i jak można powiedzieć jeszcze... Ale to nie jest tak, że to jest trochę kosztem gry ofensywnej? No myślę, bo patrząc na ten mecz, tych sytuacji nie było za dużo. No, grając z tą dwójką defensywnych też nie mieliśmy tych sytuacji dużo, a jednak no, teraz w tym ustawieniu mieliśmy troszeczkę więcej. No ale przynajmniej nie straciliście bramki. Tak, zabezpieczone. W tej kolejce Leśnik Manowo mierzył się na wyjeździe, a Bałtyk Koszalin również. To, co powiedzieli po meczach swoich drużyn trenerzy, Wojciech Megier, zwycięstwo nad GKS-em Przodkowo, Wojciech Polakowski, porażka pechowa, bardzo pechowa porażka z Lechią 2 Gdańsk, również na wyjeździe 0-1. No i podsumowanie tego, co się właśnie w tych spotkaniach działo, podsumowanie trenerów oczywiście. Posłuchajmy. Cóż powiedzieć, jak się dostaje bramkę w doliczanym czasie gry, nie będąc zespołem gorszym? No boli, tak? Boli, bo chłopcy zostawili dużo zdrowia, mieliśmy swoje problemy. Krause, rak, pauzowali za kartki, Miklasiński zachorował, nie pojechał z nami na mecz. Rząsa na rozgrzewce naciągnął mięsień, ale coś tam skleciliśmy. Powiedzieliśmy sobie, że walczymy jeden za drugiego. Zeszło 8 zawodników z pierwszej drużyny, praktycznie to była pierwsza Lechia. Ale graliśmy bardzo mądrze, wyprowadzaliśmy ciekawe kontrataki. Po jednym z nich zawodnik gospodarzy dostał czerwoną kartkę. Mieliśmy też swoje sytuacje. Bany, Wulkiewicz, Sawicki. Po czerwonej kartce Marcin chyba wychodził jeden na jeden i ewidentna czerwona. Chociaż sędzia dał drugą żółtą i za drugą żółtą musiał już opuścić plac gry. Zostało 10 minut do końca. Wiktor Sawicki od połowy, w 88 minucie od połowy boiska szedł sam na sam. W momencie przyjęcia piłki naciągnął mięsień dwugłowy. Był na boisku 15 minut. Wszedł za Barbosę. I no nie wykorzystaliśmy tej sytuacji 1-1. Mogliśmy się pokusić o 3 punkty. No i niestety przyszła 93 minuta. Przypadkowe uderzenie przeciwników Tomka Preisnera. Rykoszet. Maciej Dulewicz nie zdążył. Obił piłkę o poprzeczkę. Zawodnik gospodarzy dobiegł, przyjął. Miał jeszcze czas. Dobył bramkę i przegrywamy niestety spotkanie 0-1. Nie będąc zespołem gorszym. Zostawiliśmy dużo zdrowia, serducha. Ale niestety wracamy bez punktu i to nas najbardziej boli, bo zasłużyliśmy w tym meczu przynajmniej na jeden punkt. Było to trudne spotkanie. Strzeliliśmy pierwsi bramkę, potem skupiliśmy się na obronie. Boisko było małe, jest to najwęższe boisko w lidze, na jakim graliśmy, niecałe 60 metrów. Więc myślę, że była to jedyna słuszna taktyka, co pokazała końcówka meczu. Udało nam się dowieść to prowadzenie do końca i myślę, że bardziej otwarta gra w tym spotkaniu skończyłaby się wymianą ciosów, a na tym nam nie zależało w sytuacji, kiedy objęliśmy prowadzenie. Was w zasadzie walka o pozostanie w lidze już praktycznie nie dotyczy. Te 36 punktów to już jest taka bariera, która w zasadzie nie jest do przeskoczenia. To już taka gwarantuje utrzymanie. Aczkolwiek patrząc na wyniki pozostałych zespołów, tych walczących o utrzymanie, one naprawdę w kilku meczach już zaskakują i zdobywają punkty. Także tutaj walka na całego. Tak. Leśnik tutaj odbił się właśnie od dna i ciuła te punkty. Bardzo się cieszę, bo no, lubię tą drużynę, mam tam kilku kolegów, z którymi mam dobry kontakt. No myślę, że mają szansę się utrzymać. Co do zespołu rezerw Lechii Gdańsk, no trzeba powiedzieć, że trener Bałtyku no, nie miał szczęścia akurat w tej sytuacji, bowiem no, patrząc na skład Lechii tutaj, no to trudno by było, żeby ci zawodnicy w ogóle grali w trzeciej lidze, tylko gdzieś tam w pierwszoligowych, co najniżej ewentualnie. Przeciwko takiemu rywalowi się trudno gra, a wy tutaj w Koszalinie Szczecin przyjechał no, w zasadzie tym trzecioligowym składzie. Tak. No tutaj Lechici, no niestety no, dla trenera Polakowskiego no, grali u siebie, więc większość zawodników tych, których nie złapało się na kadrę w pierwszym zespole, musiało zejść. Tak? No i niestety, jak wiemy, no, przyniosło to porażkę Bałtykowi, który no, będzie musiał mocno się napłacić, żeby utrzymać się. No właśnie, kontrolujecie już teraz terminarz, gdzie tam Lechia gra, pierwsza drużyna i druga, czy nie? Nie. Myślę, że my postawimy im ciężkie warunki, tak jak kiedyś, gdy u nich też, można powiedzieć, z podobną drużyną, w której grało kilku ekstraklasowców. No, zremisowaliśmy u nich na trudnym terenie 1-1, więc my się nie boimy, my każdego przyjmiemy siebie na gwardii, na Fałata.
podsumowanie tego, co się działo w 21. kolejce spotkań, tabela, a także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników 21. kolejki spotkań w trzeciej lidze. Gwardia Koszalin wygrywa z Pogonią 1-0. Lechia Gdańsk pokonuje Bałtyk Koszalin 1-0. Leśnik odnosi drugie z rzędu wyjazdowe zwycięstwo, tym razem nad GKS-em Przodkowo 1-0. Remis w starciu Bałtyku Gdynia z Gryfem Wejherowo 1-1. Kaszubia Kościerzyna pokonała Rasela Dygowo 2-0. Remis w starciu Drawy z Kartuzją 1-1. Chemik pokonał Arkę 2-1 i KS Chwaszczyno rozbiło Astrę Ustroniemorskie 5-0. W tabeli prowadzi Gryf z dorobkiem 44 punktów, 42 Malechia, 2 Gdańsk, 40 Kaszubia Kościerzyna, 36 czwarta lokata Gwardii Koszalin, 34 ma Bałtyk Gdynia, 33 Drawa Drawsko-Pomorskie, 31 Chemik i 30 Arka. Dolna część tabeli, Kartuzja ma 30 punktów, 26 KS Chwaszczyno, 25 GKS Przodkowo, 23 Pogoń 2 Szczecin, 21 Bałtyk Koszalin jest tuż nad strefą spadkową. Na miejscach spadkowych Leśnik ma nowo 19 punktów, 17 ma Astra Ustroniemorskie i 14 Rasel Dygowo. Program 22. kolejki, Bałtyk zmierzy się z Drawą, Leśnik podejmuje KS Chwaszczyno, Rasel zmierzy się na własnym boisku z Gwardią Koszalin. Najciekawiej w Wejherowie, miejscowy Gryf, lider zmagań, zmierzy się z wiceliderem Lechią 2 Gdańsk. Astra Ustroniemorskie podejmuje Kaszubię Kościerzyna, Pogoń 2 Szczecin zmierzy się z Bałtykiem Gdynia, Kartuzja podejmuje Chemika i Arka rywalizować będzie z GKS-em Przodkowo. Co do rezultatów 21. kolejki, no tutaj kilka takich zaskakujących wyników. Bałtyk Gdynia, który w Koszalinie no, przegrywa z Bałtykiem Koszalin zdecydowanie, remisuje z Gryfem Wejherowo na własnym terenie, to taki dosyć zaskakujący wynik. A poza tym, no trzeba przyznać, Leśnik zaskakuje. Drugie zwycięstwo wyjazdowe, to już niezła forma i niezły początek, podkład do tego, żeby walczyć jednak zdecydowanie o utrzymanie. Tak, tutaj trener Megier, z tego co widzę, zrobił bardzo dobrą robotę, tam poskładał ten zespół. Myślę, że no, jego raczej założeniem jest bronić się, grać z kontrataku. No, jak wiemy, no, drużyny trzecioligowe nie potrafią raczej grać w tym ataku pozycyjnym, więc jak na razie wszystko idzie po jego myśli. A Bałtyk Gdynia z Gryfem Wejherowo? Zaskoczenie ten wynik? Myślę, że tak. Po tym, co widzieliśmy na stadionie przy Andersa, no, Bałtyk Gdynia zupełnie nie miał pomysłu. No, no, nie istniał, można powiedzieć, na tyle przeciwnika, który no, jednak bije się o utrzymanie, tak? A tam Wejherowy, no jednak remis. No to można powiedzieć zaskoczenie. No, to też dużym zaskoczeniem jest może nie tyle samo zwycięstwo Chwaszczyna, ale rozmiary tego zwycięstwa. 5-0 z Astrą Ustroniemorskie. Wydawało się, że Astra potrafi no, nieźle się prezentować w poszczególnych spotkaniach. Chwaszczyno przede wszystkim przegrywało w tej rundzie, a tutaj taki wynik, no niesamowite. Tutaj z tego, co się orientuję, chyba brak Tomasza Bukowskiego, który no, jednak trzyma tą obronę. Myślę, że to zaważyło na tym wyniku, a nie innym. No, zespół Astry, no, myślę, że z taką grą, jaką teraz prezentuje, no, niestety nie utrzyma się w trzeciej lidze i będzie musiał się mocno napracować, żeby coś ugrać jeszcze. No, ale wcale z takimi drużynami się łatwo nie walczy. W najbliższej kolejce mierzycie się z Raselem Dygowo na wyjeździe. No, zespół no, jest ostatni w tabeli, ale mimo wszystko to wcale nie jest tak powiedziane, że Rasel sobie tutaj odpuści mecze z Gwardią, pozwoli wam zdobyć 3 punkty i wcale to nie jest taki łatwy przeciwnik. Tak, na pewno. No, myślę, że tam eks-gwardzista Rutkowski będzie starał się coś pokazać tutaj na Fałata. No i oczywiście Andrzej Wojciechowski. Tak, i oczywiście Andrzej Wojciechowski, który lata temu tutaj tą drużynę prowadził od zwycięstwa do zwycięstwa. No, myślę, że na pewno będzie ciężko jeszcze u nich te boisko, ten stan murawy. Myślę, że na pewno nie będzie nam pomagał. No, jedynie im może pomóc. No ciężko, ale na pewno jedziemy tam po zwycięstwo. No, w najbliższej kolejce jest zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się zupełnie inne spotkanie. Gry Wejherowo, Lechia 2 Gdańsk. Lider z wiceliderem. Komu będziecie kibicować w tym starciu?
Remis by się przydał. Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej, no, ale no, myślę, że postawię jednak tutaj na Lechię, która na pewno będzie wzmocniona zawodnikami z Ekstraklasy, a Grybych równo jednak nie gra takiej piłki, która by pozwoliła im sobie poradzić z takim przeciwnikiem. No można powiedzieć w taki sposób, to są takie derby Trójmiasta, nie? Daleko nie jest do Wejherowa z Gdańska. Tak, tak, no tam pewnie ci zawodnicy są powiązani i z tym klubem, którzy grają teraz właśnie w Wejherowie. Myślę, że na pewno będzie ciężko, ale no oczywiście stawiam remis. Zobaczymy, jakim rezultatem zakończy się to spotkanie. Oczywiście Lechia 2 Gdańsk gry w Wejherowo, mecz w Wejherowie. To na pierwszy plan się wysuwa to spotkanie. Oczywiście interesuje wynik tego pojedynku gwardzistów i nie tylko, tylko te zespoły, które są w ligowej czołówce. No, a te, które walczą o utrzymanie, tutaj się będzie bardzo dużo działo. Bałtyk Koszalin mierzy się na własnym boisku z Drawą Drawsko-Pomorskie, Leśnik Manowo, KS Chwaszczyno. Kolejny rywal, który też będzie się bić o to utrzymanie, chociaż Chwaszczyno już tych punktów trochę zdobyło, ale mimo wszystko nadal utrzymania nie jest pewne. A Leśnik, 2 zwycięstwa z rzędu, zatem szykuje się być może kolejna wygrana. No i oczywiście Gwardia mierzyć się będzie w takim małym pojedynku derbowym regionu koszańskiego z Raselem Dygowo na wyjeździe. W zeszłej rundzie to był pierwszy mecz, później poszła seria zwycięstw gwardzistów. Jak będzie tym razem? No wygrana już była tydzień temu, zatem to będzie może kolejna wygrana. Jak Rasel wygra, to zacznie się ciekawa rywalizacja o utrzymanie i tu też emocji nie powinno zabraknąć. Zapraszam Państwa na te wszystkie spotkania, na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Mateusz Bień. Dziękuję bardzo. Gwardia Koszalin, człowiek od wszystkiego, jak to trenerzy cały czas go gdzieś rzucają na pozycję. No i miejmy nadzieję, że zobaczymy jeszcze go na kilku ciekawych, zaskakujących pozycjach na boisku. Na razie jako stoper i z niezłym rezultatem naszej drużyny. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.